Moi kochani, chcę wam powiedzieć, że irytacja, takie odczucie, takie uczucie, taki stan irytacji, kiedy coś nas irytuje, to ta emocja zirytowania, gdy jesteśmy zirytowani, bo coś nas irytuje, to jest nam dana od natury. To natura dała nam coś takiego w prezencie setki tysięcy lat temu, że jeżeli ja coś robię i to mnie irytuje, bo mi to nie wychodzi, to jest to informacja od natury. Jeżeli ktoś mnie irytuje swoim zachowaniem, to też to jest informacja od natury. Irytacja jest to informacja, że ja coś mogę zmienić. To znaczy, że jeżeli mnie irytuje, że ja zakładam wnyki, sidła, i ten zając się mnie nie złapał, to jestem zirytowany, że jemu się udało uciec. Jest to informacja od natury, że mogę coś ulepszyć, zmienić. Mogę zmienić sidła na zające. Kochani, jeżeli ja się irytuję podczas spotkania z panią X, to znaczy, że pani X mnie irytuje swoim zachowaniem. To znaczy, jest to tylko informacja, że skoro ja się irytuję zachowaniem pani X, to znaczy, że to zachowanie jest mi bliskie i ja mogę coś zmienić w sobie, a nie w pani X. Tak samo jak nie zmienić zająca, który uciekł z sideł, tylko zmienić sidła. I dlatego, kochani, jeżeli coś was zirytuje, to pomyślcie, co wy możecie w sobie zmienić, co możecie poprawić, co możecie zrobić lepiej. Jeżeli was irytuje to, że ja do was to mówię, to jest to dobry znak, jesteście na dobrej drodze, żeby coś zmienić, bo już wiecie, że ktoś lub coś was irytuje.